No cześć siemaneczko, witam was z całej swojej serdeczności na swoim kanale, a dziś zajmiemy się termiką laptopa Lenovo P52. Laptopa, jak widzieliście na poprzednim filmie z nim związanym, zakupiłem sobie celem zrobienia z niego swojej takiej domowej stacji roboczej, na której będę mógł się troszkę mocniej rozwinąć, na której będę mógł coś więcej podziałać, jak na swoim wcześniejszym Dellu, ponieważ gdyż jednak powierzchnia obrazu Full HD no, w dzisiejszych czasach dupska nie urywa, zdecydowałem się tutaj na matryce 4K, jak to wyglądało po rozpakowaniu z pudełka i czy można zaufać firmie, z której zakupiłem tego laptopa. Myślę, że każdy już wie. Ja jestem jak najbardziej zadowolony i generalnie shoplet.pl polecam. A kurde, korzystajcie z takich promocji, bo później będzie no przynajmniej dwa razy drożej. A przecież... Dobra, więc matematykę zostawmy matematyką, a przejdźmy do tego, co tutaj się będzie dzisiaj działo. A dzisiaj cóż, żeby nie było tak całkiem nudno, no to zrobimy sobie mały eksperyment. Dziś zrobimy sobie ciekły metal, ale założymy sobie ciekły metal od pana Chińczyka. Pan Chińczyk twierdzi, że ten ciekły metal jest o 30% wydajniejszy od Thermal Grizzly, od naszego znajomego Niemca. Natomiast zamiast termalpadów, które są tutaj fabrycznie nałożone na pamięci i cewki, nałożymy sobie żel termiczny K5 Pro. No i cóż, nie przedłużając, zaczynajmy. No i siemaneczko, słuchajcie, jak wygląda tutaj temat całej termiki, jak to tutaj zostało zrobione przez firmę shoplet.pl. No, powiem wam szczerze, że no, wydaje mi się, że tak, zostały przedmuchane wentylatory i zasadniczo chyba tyle, ale sprawdźmy, co się kryje pod radiatorem. Ja już sobie tutaj wcześniej to rozkręciłem, przygotowałem, ponieważ gdyż nie chciałem was zanudzać, a robiłem to pierwszy raz, więc no cóż. No... Pasta termoprzewodząca to jest ta oryginalna, która była montowana przez producenta, czyli tutaj nikt od czasów, kiedy to zostało pierwszy raz przespastowane, nie szalał. Jeżeli chodzi o to wahania na rdzeniach, no to jak widzicie tutaj ta pasta no, częściowo jeszcze jest żywa, a częściowo już zaschnięta i dlatego te procesy tak nam tutaj różnicowały tą temperaturkę. No i co? I co dalej? Co my tutaj będziemy robić? No ja to widzę w ten sposób. Wyczyszczę cały ten układ chłodzenia, dodatkowo wyczyszczę tutaj rdzeń graficzny oraz rdzeń CPU. No i już wam pokazuję, co tutaj do mnie przyszło. A jest, wydaje mi się, dość ciekawie, ponieważ zamiast termalpadów, które już tutaj też swój wiek mają, użyjemy sobie takiej pasty, a mianowicie K5 Pro. Jest to tak naprawdę żel termoprzewodzący, czyli taki termopad w płynie. Dokładnie coś podobnego, co stosują w konsolach pierwszej współczesnej generacji. No a oprócz tego wynalazku zastosujemy sobie tutaj takie coś. Jest to ciekły metal od pana Chińczyka. Pan Chińczyk twierdzi, że ten ciekły metal, podlinkuję wam tutaj temat w opisie, jest o 30% wydajniejszy od Thermal Grizzly. Czy tak jest, tego nie wiem. Jak ten ciekły metal zachowuje się po dłuższym czasie, też nie wiem. Więc generalnie cóż, przetestuję tak, żebyście wy nie musieli i zobaczymy, czy to ma sens. Jeżeli chodzi o sam ten ciekły metal, no to szczerze wam powiem, że jest on tak o połowę cięższy od Thermal Grizzly, jeżeli chodzi o pojemność, a i jednego i drugiego jest chyba w oryginale 2 gramy. Więc no coś tutaj jest na rzeczy, a co to będziemy sobie musieli dopiero zobaczyć. Nic, ja się zabieram za czyszczenie, a widzimy się w momencie, kiedy to będzie wszystko już przygotowane. Jak widzicie, układ chłodzenia jest już super wyczyszczony. Ściągnąłem już termalpady, przygotowując na ten kit, którego nie jestem jakoś super szczerze powiedziawszy pewien. Zarówno ciekły metal, jak i kit będę nakładał pierwszy raz w życiu. I szczerze wam powiem, że trochę się boję, ale zobaczymy. No, do odważnych świat należy. Może się uda. Jeżeli chodzi tutaj o kwestię rdzeni, tutaj też wszystko jest super doczyszczone. Zwróćcie uwagę, jaki wielki rdzeń ma nasze quadro. No po prostu
szczerze powiedziawszy, dwa razy taki jak ten 12-wątkowy procesor i7, więc no kawał go jest. No, trochę tego ciekłego metalu też na to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj się fajnie uda. Dodatkowo zaraz sobie tutaj dookoła zabezpieczę wszystko taśmą kaptonową. No i cóż, no i będziemy dalej działać. Widzimy się za moment. Jak widzicie, wszystko już jest ładnie zabezpieczone taśmą kaptonową. Jeszcze raz delikatnie przeczyszczę rdzenie i mogę przechodzić do smarowania ciekłym metalem. Mam nadzieję, że generalnie ten ciekły metal zachowuje się podobnie do tego od Thermal Grizzly czy wcześniej Cool Laboratory Liquid Pro, ponieważ no, bardzo bym nie chciał tutaj sobie zepsuć w sytuacji, kiedy chcę sobie poprawić. No ale cóż, tak jak wcześniej wspomniałem, do odważnych świat należy. Zobaczmy, co to jest warte. No i zobaczcie, ciekły metal na rdzeniu mamy już położony. Całkiem ładnie to wygląda. Rozprowadza się go zasadniczo tak samo jak Thermal Grizzly. I szczerze powiedziawszy, no sam ciekawy jestem, czy to ma jakieś znaczenie, czy taki, czy taki. Kiedyś będę musiał się podjąć takich testów. Jeszcze z takich rzeczy, które należy wiedzieć, w momencie kiedy sobie nakładacie ciekły metal, pamiętajcie, że oprócz rdzenia należy również nałożyć bardzo cienką warstwę na powierzchnię miedzianą, która do tego rdzenia będzie przylegać. Chwileczkę odczekać, żeby sobie to delikatnie przereagowało i dopiero zakładać i skręcać. Skoro już to jedno mamy zrobione, no to ja sobie na spokojnie mogę przejść do pastowania ciekłym metalem rdzenia procesora. No i dobra, rdzeń procesora również mamy bardzo ładnie pokryty ciekłym metalem, ładnie się błyszczy, niczym T-1000 z Terminatora. Również część radiatora jest pokryta tymże właśnie ciekłym metalem, więc nie pozostaje nic innego jak nałożyć na te cewki i pamięci RAM odrobinę tej właśnie termożelu, termopasty. Kurde, sam nie wiem co to jest, ale mam nadzieję, że działa. No będę z Wami szczery, nakładanie tego nie napawa optymizmem i generalnie nawet nie będę ryzykował sytuacji, w której miałbym to ładnie rozetrzeć po tych kościach. Jest to dość płynne, leiste, ale ponoć działa, więc no, będę dobrej myśli w tym przypadku, no i będę sobie to grubo testował i bacznie się temu przyglądał. A tymczasem wydaje mi się, że to już jest ten moment, żeby skręcić ten układ chłodzenia i sprawdzić najważniejsze, a mianowicie, czy to w ogóle działa. No powiem Wam, że bardzo ładnie się ten termożel tutaj rozprowadził. No mam nadzieję, że będzie działał w połowie tak ładnie, jak się rozprowadził i powinienem być jak najbardziej zadowolony. Natomiast na ten moment wygląda to dość optymistycznie. Ej, nie zdajecie sobie sprawy, co ja tutaj przed chwilą przeżyłem. Laptop przestał odpalać po skręceniu. Myślałem, że po prostu doznam zawału serca, ale na szczęście okazało się, że to tylko głęboki reset BIOS-u i muszę po prostu wziąć i ustawić teraz datę, więc za chwilkę przejdziemy do testów i zobaczymy, co to z tego nam wyszło. A oprócz samej termiki, ten laptop uda się całkiem smacznie rozbudować. Powiedzmy sobie tylko, że w slocie na modem LTE udało się wrzucić dysk NVMe 500 GB. W standardzie SSD, jeżeli chodzi o rozwiązania zabrane z Dela, no to wrzuciłem sobie tutaj dysk 256 GB w postaci karty NVMe microSD. Natomiast można też wrzucić sporo innych dysków i już Wam pokazuję jakich. Druga strona laptopa również nie próżnuje, jeżeli chodzi o kwestie pojemności dyskowej albo raczej możliwości rozbudowy. Mamy tutaj dwa dyski 2280, w jednym mam Samsunga 981 TB, a w drugim mam Samsunga 980 Pro 500. 12 GB, który akurat był tutaj oryginalnie dostarczony z tym laptopem. Oprócz tego, żeby mieć miejsce na dane, które nie potrzebują szybkości, a jedynie pojemności i trwałości, można dodatkowo wpakować 2,5-calowy dysk, co też zrobiłem. Uzupełnieniem całości będzie więc u mnie w moim przypadku 2 TB Seagate'a 5400 obrotów z 32-MB cache'em. Generalnie to wszystko składa się na całą pamięć dyskową i uważam, że jak na laptopa, który ma 15,4 cala, jest całkiem sympatycznie.
No i co, jak widzicie, pacjent przeżył. Tutaj generalnie wszystko jest jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o samą termikę, to tutaj można by odnieść takie troszkę niespójne wnioski, ponieważ gdyż wcześniej, kiedy sobie go testowałem, temperatura na przykład układu graficznego potrafiła być lekko niższa niż w tej chwili po zastosowaniu ciekłego metalu i tego termożelu. Ale generalnie, słuchajcie, to nie jest do końca tak, ponieważ termalpady, które tutaj były zastosowane, zasadniczo już po tych latach, które przepracowały w tym laptopie, straciły bardzo dużo swoich właściwości. I w momencie, kiedy zastosowałem żel termiczny, to temperatura z pamięci VRAM i z cewek przeszła bezpośrednio na ten sam heatsink, który składa nam rdzeń. I generalnie, ok, hotspot nam się tutaj obniżył, natomiast ogólna temperatura, ktoś może mieć wrażenie, że jest wyższa, ale wcale tak do końca nie jest i uważam, że jest tutaj całkowity sukces. Natomiast na szczególne uznanie należy tutaj wyprowadzić temat samego procesora, ponieważ jak pamiętacie, przeprowadzaliśmy testy w Cinebenchu R23 i on wtedy zdobył respektywne, aczkolwiek wydawało mi się, że no nie do końca takie, jakie powinny być, 5700 punktów z groszem, prawda? I no okej, jak na laptopa mobilnego nie jest to mało, natomiast wydawało mi się, że może być więcej. Po zmianie na ciekły metal, po ogarnięciu tej termiki, spójrzcie, co tutaj się wydarzyło. Bach! I co? Ponad 7000 punktów, to jest naprawdę spory boost i generalnie przy zachowaniu niższych temperatur. Tutaj przy takim totalnym katowaniu w tej chwili jakimiś programami właśnie typu Cinebench, typu Chillemark, na procesorze nie uświadczymy na ten moment więcej jak 82-83 stopnie. Prawdziwym wyzwaniem są dla niego rzeczy, które tak naprawdę robią nam tutaj jeszcze większą robotę, jeżeli chodzi o obciążenie sprzętu. A jedną z takich rzeczy może być na przykład gra Cyberpunk. W Cyberpunk, no co się dziwicie? Ja wiem, że dużo osób, pewnie część z Was też pisze mi w komentarzach, że Quadro nie jest do grania i że na grafikach Quadro profesjonalnych nie da się grać. Ale to jest tak naprawdę, wiecie, no wielutna bzdura, tak? No, spójrzcie tylko. Zobaczcie sobie ustawienia w presetu na high, mamy załączony DSSL, w ustawieniach jakość i w tym momencie wyciągamy sobie respektywny klatkaż w przedziale między 43 a 64 klatki rozdzielczości Full HD. Jeżeli o mnie chodzi, to dla mnie osobiście jest to całkowicie wystarczające. Jeżeli komuś by brakowało tych klatek, no to jak sobie sprawdziłem, niestety nie zdążyłem nagrać, na ustawieniach Balanced albo Performance jesteśmy w stanie zrobić sobie stałe 60 klatek, a nawet i pod 80. Generalnie mi wystarczy tak, wolę zawsze troszkę lepszą jakość, a troszkę mniej klatek w momencie, kiedy to jest na tyle grywalne, a umówmy się, że przy tych 42 do 64 jest jak najbardziej grywalne, to dla mnie to już jest sztos. I generalnie w ogóle wow, bo ja tak naprawdę zainstalowałem sobie tutaj Cyberpunka, żeby zobaczyć, dlaczego nie chodzi. A okazuje się, że on generalnie w Full HD na bardzo dobrych ustawieniach tutaj zapiernicza. I całkiem przyjemnie można sobie na nim pograć. W momencie, kiedy ściągnąłem go z GOGa i zainstalowałem, tak naprawdę była godzina, ja wiem, może koło północy i do drugiej godziny w nocy ja tutaj na nim rżnąłem na tym laptopie. Więc naprawdę to tutaj daje fajnie radę. Natomiast wracając do kwestii temperatur, w przypadku Cyberpunka, gdzie obciążamy już totalnie na maksa tutaj caluteńki ten setup i tak naprawdę wszystko idzie już na 101%, osiągamy 89 stopni na procesorze i 82 stopnie na Quadro. Generalnie throttling nie występuje na żadnym z tych podzespołów i jeżeli chodzi o kulturę pracy tego laptopa, jest ok. Szczerze Wam powiem, że mam bardzo, bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o laptopy, zarówno gamingowe, jak i profesjonalne stacje robocze, jak i takie zwykłe popierdółki z marketu. I jeżeli chodzi o kulturę pracy, to no to, kurde, powiem Wam szczerze, że to jest chyba taki top. Ja
Miałem wcześniej naprawdę potworki, nawet takie serie Microstara z serii Dominator GT72, GT73 i tam jak się to rozkręciło, to była suszara i temperatury były wcale nie lepsze jak tutaj, a tu generalnie no ten układ chłodzenia, pomimo tego, że tak naprawdę niepozorny, jak zdążyliście sami słusznie zauważyć, naprawdę daje fajnie radę. Co tylko pokazuje, że do stacji roboczych jednak ta selekcja krzemu jest troszkę lepsza, aniżeli do konsumenckich laptopów. No i jeżeli chodzi o termikę, co mogę powiedzieć? Ten żel naprawdę jest świetny. K5 Pro polecam dla wszystkich, którzy chcą sobie zmienić termalpady. Generalnie ta strzykawa Wam pozwoli bez problemu, myślę, zrobić dwie karty graficzne. Natomiast tutaj odpada Wam problem z pomiarami, z tym, że będziecie mieli za cienkie, za grube. A powiem tylko, że w takim RX-ie 5700 XT na przykład MicroStar zastosował nietypowe termalpady, których nie idzie dzisiaj za bardzo dostać na rynku, a mianowicie 1,75 mm. No i co? I co zrobicie? Kupicie dwójki? No to dociśniecie sobie tak, że nie będzie Wam do końca stykać z rdzeniem GPU. Kupicie sobie jedynki, będą za cienkie i będzie Wam się grafa przegrzewać. Kupicie miękkie dwójki, ok, ściśniecie i zrobicie dobry kontakt z GPU. Natomiast ta przewodność cieplna na pamięciach już nie będzie taka rewelacyjna. A to wszystko niweluje właśnie taki K5 Pro. I generalnie, tak jak mówię, do wszelkiego rodzaju zabawy z termalpadami polecam. No jest to rozwiązanie takie, które nakładacie raz i zapominacie, że coś tutaj jest. Problem pojawi się na pewno w momencie, kiedy będziecie chcieli to wziąć i ściągnąć. Będzie na pewno potrzebny alkohol izopropylowy, troszkę cierpliwości, szmatki, jakąś szczoteczkę. No trochę zabawy na pewno z tym by było. Ja na razie póki co nie zamierzam. Natomiast za jakiś czas będę oczywiście monitorował temperaturki i za jakiś czas, myślę, że za około 12 miesięcy, ściągnę ten układ chłodzenia i zobaczymy, jak ten ciekły metal z chińskich czeluści nam tutaj reaguje z miedzią i z rdzeniem. Czy czasem nie pojawiają się jakieś wrzery, czy coś się tam niedobrego nie dzieje. Ponieważ gdyż no, jest to coś innego od Thermal Grizzly, jeżeli chodzi o temperatury, no jest sztos, jak najbardziej jestem zadowolony. Natomiast biorąc tą szczykawę do ręki, w przeciwieństwie do Thermal Grizzly, wy tutaj czujecie, że to jest ciężkie, że coś tutaj jest ciężkiego. Generalnie sam ten ciekły metal też w tej strzykawce tak sobie dość ciężko pływa i na pewno skład tego ciekłego metalu jest inny, jak w przypadku Thermal Grizzly, co za tym idzie. Trzeba będzie sprawę monitorować i sprawdzić za jakiś czas, co tutaj się wydarza. Czy się nic nie wydarza? Może będzie ok. A może chińscy bracia zrobili naprawdę coś zajebistego? Czas pokaże. Na ten moment jest sztos. A na koniec jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę. Jak widzieliście też na tym filmie, podczas kiedy skończyłem pastować, a zacząłem jeszcze go rozbudowywać dodatkowe nośniki. Spójrzcie, to jest laptop, który ma 15,6 cala i generalnie na ten moment ma zainstalowane 5 dysków, z czego 4 to SSD, a 1 to HDD zwykły, talerzowy. Wow, nie? Powiedzcie mi, ile Wy macie dysków w laptopach? Albo ile Wasz laptop może mieć dysków? To jest po prostu jakaś masakra. No i jeszcze na sam koniec powiem Wam, że wybrałem ten laptop z wielu przyczyn, jakie podałem w poprzednim filmie. Natomiast jeszcze jedna, o której nie wspomniałem, a mianowicie ten, dokładnie ten właśnie laptop będzie całkiem fajnym ekwiwalentem retro kompa. Dlaczego? Dlatego, a nie będę Wam spoilerował, ale generalnie wszystko się tyczy tej konkretnej sztuki, może nie chodzi o same parametry, a głównie o matrycę. Ale to sobie już zostawimy na inny odcinek, bądźcie czujni, wiecie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. A na ten moment z mojej strony to by było chyba tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia, będzie mi na pewno bardzo miło, jeżeli rozważycie subskrypcję, gdy ten kanał będzie się wtedy dzięki Wam jeszcze mocniej rozwijał. Chciałbym też jeszcze raz podziękować wszystkim za wsparcie, niezależnie czy to jest wsparcie finansowe, dobre słowo, komentarz, łapka w górę, czy subskrypcja. To naprawdę wiele zmienia i robi mi robotę, pozwala mi tworzyć ten content i lecimy cały czas z jakimiś nowymi tematami do przodu. I z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.